Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu. Witam cię w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archolos. No i z odcinka Marvin Detektyw. W sumie ja chyba tak bym to nazwał. No, będziemy próbowali rozwiązać zagadkę Ramony. A tak szczerze mówiąc, mam już swoje typy. To znaczy, Ramona chce wrobić tamtych dwóch robotników, bo oni jej nie pasują ze względu na to, że są dość... uciążliwi, żeby nie powiedzieć, że upierdliwi. No bo tu chcą jakieś podwyżki, tu buntują ludzi, tu nastawiają całą ekipę źle i tak dalej, i tak dalej. I widać po niej, że ona ewidentnie szuka haków tylko po to, żeby się ich pozbyć i nie interesuje jej prawda. I teraz pytanie, czy chcemy faktycznie, albo inaczej, czy Marvin chce... Dobry panie, udzieli mi pan pomocy? O co chodzi? O co chodzi? Sztuka złota. Tylko tyle potrzebuję. Poratuje mnie pan? A, czyli robisz pan na pandę? Przykro, nie Niestety, mam. Niestety, nie mogę pomóc. Trudno. Jakoś sobie poradzę. No, do roboty by się pan wziął. A tak poważnie, wracając do tematu. No i zastanawiam się, czy lepiej by było, jakbyśmy faktycznie poszli w stronę Ramony, no bo ona nam da kontakty. Ona nam da jakieś kontakty, wiecie, takie rzeczy. Czy iść w stronę prawda i tylko prawda i cała prawda i pójść w stronę robotników i znaleźć te prawdziwe dowody. I tak się zastanawiam, która strona byłaby dla nas lepsza. W sensie moralnym i nie tylko moralnym, nie? No bo wiecie, moralnie no to wiadomo, że lepiej by było udupić Ramonę, a z drugiej strony tak sobie myślę... Kurna, czy nam nie przysporzy to więcej kłopotów, niż jest to warte, nie? W tym wszystkim. O, a co tutaj jest? Ryba. O, ale oprócz ryby jest ekstrakt manny, ekstrakt leczniczy, proszę bardzo. No podoba mi się to, dobra, tylko teraz jak my stąd wrócimy? Jestem w stanie jakoś wyjść normalnie tutaj na brzeg, czy... A jest wyjście, dobra. Nie ma tragedii. Wiem, że będzie problem z tym. Tu też są ryby, ty. O, i kolejne ryby. I ryby. I ryby. Jeszcze jakieś ryby tutaj są? Bo jak takie, wiecie, rybki for free, to ja bardzo chętnie. Zawsze to nie będzie trzeba się zastanawiać i będziemy mieć darmowe rybki do... Oczywiście, czego? Do gotowania. No właśnie. Także tak, dobra, hej. Przewoźnik. Zabierz mnie do... A dokąd mnie on może zabrać? Na ustronie żeglarza, do lasu w Silbach, do bursztynowego wybrzeża, do stoczni. Okej. Okay. Czyli jest kilku, czyli tak, albo są ci gońcy z Araxos, którzy nas po lądzie przeprowadzają, albo są ci przewoźnicy tutaj morscy, którzy nas przewożą po morzu. No dobrze wiedzieć w sumie. Pracownik dźwigu. Niestety jestem zajęty. Nie pomogę. Kurna, szkoda. I ty, a czemu ty biegniesz? Gdzie biegniesz? Co powinienem zrobić, by zostać obywatelem miasta? O! Co powinienem zrobić, by zostać obywatelem miasta? Wszelakimi sprawami urzędowymi zajmuje się tutaj Matej. Jego biuro znajduje się przy ulicy prowadzącej z targu do dzielnicy kościelnej. Dobra. Ej, w sumie to byłoby ciekawe, co? Marvin obywatelem świata. Ale tak poważnie, wróciliśmy tu przecież do Jorna, a szukamy... A, zresztą... Sprzedawca ryb. Chcę kupić rybę. Chcę kupić rybę. Bardzo proszę. O ile masz rybę? Ostryga za 3. Smażone szczypce kraba za 60. Szczypce kraba za 40. Ryba za 3. O, ale ma przepisy. Ten już mamy. Otwierana muszla, bardzo gruba ryba, rogowa muszla, dobra. Przepisy nam się na pewno przydadzą i właśnie, może sobie poodczytujmy te rzeczy, co? Bo trochę tego w sumie już chyba mamy. Kotlety, dobra. Wiemy, nie będziemy tego czytać, nie? Tak wiecie, czytać, bo to bez sensu. Podróż z gildia kupiecka, nie, to nie. Zastanawiam się nad tymi krągami magicznymi, czy powinniśmy to czytać, czy nie. No właśnie. I tak nie wiem w sumie. Tajniki run teleportacyjnych.
Dobra, ale poczekajcie, bo mieliśmy jeszcze sakiewkę na pewno na samym końcu, czy tam mieszek. Go otwórzmy. Mam trochę skór. Mam trochę jakichś innych tam rzeczy. Fajnie by było to sprzedać, ale to chyba w silbach, bo tutaj jest ciężko, widzę. Dobra. Tajniki run teleportacyjnych sobie przeczytajmy. Magia teleportacji to wciąż dziedzina tajemnicza i niezbadana. Nikt nie jest w stanie ustalić, od którego z bogów pochodzi, bla bla bla. By skorzystać z run teleportacyjnych, niepotrzebna jest znajomość kręgów czy wiedza magiczna. Każdy może wziąć do ręki runę i spróbować teleportować się do przypisanego jej miejsca. Aha. Nieliczni jednak zostaną przeniesieni natychmiast. To dar wrodzony, którego nawet lata nauki magii nie są w stanie zastąpić. Dla wszystkich pozostałych wymagane jest zbliżenie się do miejsca mocy, takiego jak to, do którego użytkownik chce się przenieść. Liczni badacze oraz magowie oznaczali dodatkowo wzmacnienie te miejsca specjalnym symbolem pentagramu zamkniętego w kręgu. W ten sposób w wielu regionach świata powstawały istne sieci teleportacyjne. Podobno technikę pentagramów zaczerpnięto jeszcze od kapłanów Wilczych Synów, którzy za pomocą tych symboli potrafili tworzyć teleportery punktowe. Nie jest jednak wiadomo, w jaki sposób weszli w posiadanie takiej magii. Dobrze wiedzieć. O, ale mamy tablicę ogłoszeń. Pokaż ogłoszenia. O kurwa, ile tu jest rzeczy. O ja pierdolę. Co jest? Naprawdę aż tyle tego tutaj jest? Dobra, zbierzmy sobie to wszystko, pootwieramy sobie to zaraz. Listy gończe. Pokaż mapę miasta. O kurwa. No i dobra, to już wiemy, jak wielkie jest to miasto przynajmniej. Ej, ale szczerze? To miasto jest gigantyczne, nie? To miasto jest cholera gigantyczne. Dosłownie gigantyczne, nie? Dobra, i teraz tak. Gdzie my mamy te wszystkie rzeczy, które pozbieraliśmy? Taki wściekły wilk. W ostatnim tygodniu winnica Valeria doświadczyła ataku bandy dzików na plantację winogron. Dobra. Niepokojąca bestia, farmerzy z Silbach. No trochę tych misji sobie narobimy tym sposobem i fajnie, i ja się cieszę. Bo im więcej misji, tym lepiej. Będziemy sobie to na pewno robić. Listy gończe. A, teraz będziemy mieć po prostu listy gończe jako jedną misję. No dobra, trudno. Niebezpieczne trakty na wyspie Archolos. To nam chyba nic nie daje. Jestem w stanie to Jestem w stanie to powyrzucać na przykład? Chyba nie. Bo musiał to pewnie posprzedawać. Licytacja na Starym Mieście. Przykrością informujemy, że jeden z obywateli Starego Miasta, którego imienia nie godzi się tutaj wspomnieć, dopuścił się przestępstw zagrażających stabilności naszego wspaniałego królestwa. Sąd zarządził zastosowanie kary, która ma na celu odpracowanie wszystkich wyrządzonych szkód i danie przykładu innym. Jej cały majątek skradanego został skonfiskowany, a jego dom w Starym Mieście zostanie wystawiony na licytację, która odbędzie się w najbliższym czasie. Dokładne informacje zostaną rozwieszczone na tablicach w najbliższym czasie. Aha. No tak. Wszyscy zainteresowani obejrzeniem budynku zaproszeni są w okolice Austerii Ernesto na Starym Mieście. Czy to oznacza, że tym sposobem mogę wejść na Stare Miasto i zwiedzić to? To by było spoko w sumie, jakbym na tej podstawie mógł wejść. Jest muzeum jeszcze. Otwarciu nowej wystawy w mieście Muzeum Archolos. Okej, okay. Gdzie my to znajdziemy? Nasza placówka znajduje się naprzeciwko willi szanownego pana Volkera. Nie wiem, gdzie to jest, ale dobra. Smutki informują o kolejnych zaginięciach w kanałach. Okej, okay, czyli kanały też. Górnicy potrzebni w Górniczej Dolinie? Ale follow-up do Gothica 1, coś pięknego. Ale follow-upik. No. To mi się podoba. Informacje dla wszystkich handlarzy i podróżujących. Tereny Wilczego Leża znajdujące się na części wyspy. Zgodnie z pierwszym traktatem pokojowym na wyspie Archolos pozostają pod kontrolą rodu królewskiego Wilczych Synów. Okej. Okay. O, mamy handlarzy teraz. Ale nam tu wrzuciło handel miasto, masakra. Pracownia kowalska, dzielnica rzemieślników, z życia złodzieja.
Pawy, odwet, dużo. Dużo tych trenerów sobie. Już tak wiecie. Leciutko, bo nie będziemy tego czytać teraz. Jak będziemy chcieli i potrzebowali czegoś konkretnego, to wtedy sobie to po prostu przeczytamy. Ja teraz tylko po to, żeby sobie to pozaznaczać. Zarejestrowani handlarze w mieście. No dobra, no to to już mamy. Aha, jeszcze w porcie. Dobra. To czemu mi to nie znika w sumie? Bestia znów atakuje. Albin oficjalnie potwierdził. No nie, no bo to... Dobra, to to są jakieś tam ogłoszenia jeszcze. Dobra. I zarejestrowani handlarze w Silbach, no to nieważne. Myślę nad tą kradzieżą kieszonkową, szczerze mówiąc. I się zastanawiam, czy to nam się przyda, czy nie. Tak się zastanawiam. Szkoda, że tych referencji od Albina nie jestem w stanie, kurna, zobaczyć, bo jestem ciekaw, co tam było takiego, co on tam takiego napisał o nas. Co on tam takiego o nas napisał, nie? Co my tu mamy? Amulet ze srebrnej skrzynki. Mogę dwa? Nie mogę. A to obuchy mi się bardziej przydadzą. No i tak się zastanawiam, gdzie dalej powinniśmy iść? No oprócz tego, że jest noc, nie? I gówno widać. To gdzie dalej? Owarin. Tu jest jakiś ludzie jeszcze. Obserwujesz? Co obserwujesz? Zbutwiałe deski. Na tych wszystkich lichych okrętach w naszym porcie nadchodzą złe czasy. Im mniej statków kursuje po morzach, tym gorzej żyje się wszystkim na lądzie. Czemu tak twierdzisz? Skoro gildia kupiecka traci swoje okręty i musi zwolnić własnego kapitana, to czy może znaczyć to cokolwiek dobrego? Cenę za tę przeklętą wojnę Myrtańczyków ponosimy my, mieszkańcy Archolus. Nie chcę nawet o tym teraz myśleć i się znowu denerwować. No, trochę przypał. Kim ty jesteś w ogóle? Kim jesteś? Nazywam się Varin. Jestem handlarzem współpracującym z gildią kupiecką. Masz do mnie jakąś sprawę? Jak się masz? Jest coraz gorzej. Najpierw zarekwirowali nam okręty. Co będzie następne? Siłą wcielą nas do armii? Możliwe. A myślałem, że coś będę mógł z nim pohandlować albo coś, ale widzę, że nic. No lipa. Ale strasznie wielkie jest to miasto, naprawdę. Aż tak przytłaczająco duże, nie? Ale się zastanawiam, kurna, z kim my mamy tu pogadać, żeby mieć jakieś dowody w sprawie Ramony. Bo wiecie, ja chciałem tutaj zrobić w tym odcinku detektyw Marvin, a wychodzi na to, że za bardzo nie ma z kim się detektywić. Ja nie wiem, czy tu wszyscy śpią. Czy tu wszyscy mają w dupie? Czy o co tu chodzi tak właściwie? Bo tu nikogo nie ma, nie? Ale podejrzewam, że to jest kwestia tego, że ludzie śpią po prostu. I trzeba by było znaleźć jakąś miejscówkę. O, gdzie ja jestem? Czego tu szukasz? Odejdź. Dzień dobry. Sorry. Widzisz, to nie było takie... Ja już jestem w las. Jestem w stanie stąd wyjść normalnie? No nic. Weźmy sobie to wino i ten puchar. Może zeskoczmy po prostu, co? Oj, ale może nie aż tak. Dobra, ale na całe szczęście nie zadało mi damage'a. Gdzie ja mogę się tu przespać? To jest moje pytanie. Ty, ale tam ktoś na górze jeszcze stoi. Poczekajcie. I tu ktoś siedzi swoją drogą. Bezdomny. Oj, zajebałem ci dżin. Sorry, stary. A z nim się nie da pogadać. Dobra, bo on ciągnie faję, to pewnie dlatego. Czy ja mogę tu na górę? Dziękuję. Hej, czy ty wiesz, co to za miejsce? To slumsy, przyjacielu. Nowi łatwo tutaj wpadają w kłopoty. Za każdym rogiem biedacy i zbiry. Część z nich to moi dobrzy koledzy. Jeżeli okażesz mi wsparcie, to mogę z nimi porozmawiać i przez nich włos ci z głowy nie spadnie. Ile mam ci zapłacić? Małe pieniądze. 40 sztuk złota. Nie no, panie kochany, nie mam tyle pieniędzy. Nie mam tyle przy sobie.
Trudno, zadowolę się tym, co masz przy sobie. Oho! Ty parszywy kłamco! Może łomot przypomni ci, jak się liczy. O! No dobra, no to chodź. O kurwa! Ale mi dupnął. Dobra, trzeba go pobić, słuchajcie. O kurna! Jest szansa, że dam radę, tylko nie możemy mu dać zmienić broni. No chodź tu od tym opiekunem, no. Dawaj, jeszcze Marvin. Brawo. Łuk związu, strzała. Co on tu ma ciekawego? No, troszkę hajsu miał. Oj, tylko musimy stąd iść, żeby nikt nie zanotował, że my tu byli. I że chłopa pobili. Nikt nic nie widział, nie? Ale jaki w ogóle przyfart, że on akurat łuk wyciągnął, a nie normalną broń. O kurno, ale jaki dobry łuk mamy teraz. 45 damage, tylko potrzeba dużo więcej zręczności. No ale dobra, no to jakby ogarniemy, ale ohoho. O! Premia do punktów trafień, to się przyda. No premię do zręczności sobie weźmy jednak. Tego nie potrzebuję, grogu nie potrzebuję. Chciałbym sobie tylko odnowić HP. Jestem ciekaw, czy będzie miał do mnie problem, jak wrócę tam na górę. Zupę z pokrzyw, no coraz mniej, słuchajcie, mamy wszystkiego, więc trzeba uważać, żeby nie było tak, że wiecie, że będzie lipa. Czy on już wstał? Ale ciemno się robi w tej grze, co jest? Czy on już powstał? Można z nim pogadać teraz? Jestem ciekaw, co nam powie po tym. On nie żyje! Niczego tu nie znajdę. Zmieniłem zdanie, postanowiłem jednak wam zapłacić? O kurna! On chyba nie żyje! No ale to on się na mnie rzucił jak coś, także luz. Na całe szczęście nikt nie widział, że to ja byłem. Także no jest plus, ale no niestety no. Ej, ty! No powinienem wiedzieć o mieście, jak życie, nie no. Kurna, od kogo ja mam się dowiedzieć czegoś w tej sprawie? Drewno do piłowania. Wszystko fajnie, ale nie chcę piłować drewna. Chciałbym stąd wyjść. I powiem wam, że tak ciemno tutaj jest w tym mieście, że ja naprawdę prawie nic nie widzę. Wy pewnie w postprodukcji będziecie mieć dużo jaśniej niż ja mam teraz. Ale no masakrycznie jest. O, obudź się. Co? Gdzie to w ogóle będzie? Czekaj, tu obudź się. Obudź się, dzień za dniem południowa zaraza toczy nasze miasto. To obcy, którzy nie rozumieją naszej wiary, kultury i tradycji. I pozbawieni skrupułów barbarzyńcy nie tak dawno mordowali naszych chłopców na froncie, a dziś Morris bez zdania racji rozdaje im złoto, przydziela pracę i buduje chaty. Gdzie jest prawo? Gdzie jest sprawiedliwość? Na pewno nie w Polsce. Tam, gdzie zawodzi władza, mieszkańcy muszą wziąć sprawy w swoje ręce. Tutaj jest jakiś bunt społeczny w ogóle. No, coś czuję, że to się na mnie odbije, co właśnie przeczytałem. Coś tak przeczuwam. W którą stronę ja mam iść? Nie, ja potrzebuję jakiejś mapy miasta, słuchajcie. Bo tak się nie da. Wyglądasz mi na nowego w tym mieście. Powiem ci coś. Bez własnego mieszkania jesteś w tym mieście nikim. Możesz mieć nawet górę złota. Ale jak będziesz sypiał w karczmach lub na ulicy, to lepiej nie pokazuj się wśród osobistości miejskich. Dziś jest jednak twój szczęśliwy dzień. Tak się złożyło, aha, że jeszcze dzisiaj wypływam w morze. Nie wiem, czy i kiedy wrócę do tego majestatycznego miasta, więc postanowiłem upłynnić swoje lokum. Cena jest okazyjna. Za 150 sztuk złota dam ci akt własności mojego mieszkania zaraz obok targu portowego. Och, kurna. Co ty na to? Mam kupić mieszkanie bez oglądania go? Mam kupić mieszkanie bez oglądania go? A co tu jest do oglądania? Mieszkanie to mieszkanie. Najważniejsze, że umiejscowione w najbardziej znakomitej dzielnicy miasta.
To jest przekręt jak nic, nie? Wyczuwam tu pewien podstęp. Nie, to nie, kolego. Tylko nie próbuj do mnie wracać, gdy będziesz leżał mokry i zmarznięty w rynsztoku. Ewidentnie wali to tym, że kupilibyśmy to mieszkanie za te 150, a okazałoby się, że to nawet nie jest mieszkanie, tylko jakaś rudera gdzieś tam. Więc wolę nie ryzykować, bo 150 to jest niemało mimo... Musiałem cofnąć, bo tak jak zobaczyłem tych dwóch podejrzanych typów, to mówię, oho, będzie afera, nie? I faktycznie prawie była. Ale poczekajcie, zapisałem sobie, więc w sumie możemy podejść do nich. Koniec. Daj mi spokój i przy... A, myślałem, że coś tu się będzie działo. Widzę, że oni nawet nie chcą rozmawiać. Dobrze wiedzieć. Ciekawe, czy oni nas napadną któregoś dnia po prostu. Albo kogoś napadną tutaj. O co chodzi? Ja chciałbym wrócić na sam początek, słuchajcie, tego miasta. Tak, żebyśmy w przyszłym... W następnym odcinku zaczęli sobie od samego początku, to znaczy spróbowali poszukać Jorna, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, żebyśmy spróbowali wejść do Starego Miasta pod pretekstem kupna mieszkania. I jestem ciekaw, czy to ma szansę pod... Ty, tu wszędzie cię podejrzane typy są. Coś tu się wydarzyło chyba w tym mieście, bo wcześniej aż tak nie było, żeby wszędzie podejrzane typy stały. To jest jakaś nowość. I tu mi coś śmierdzi, słuchajcie. A spróbujmy sobie podejść jeszcze do tego strażnika tutaj, który prowadzi do Starego Miasta. Hola, hola. Gdzie lezie? Przed siebie. Nie ma przejścia. Dlaczego nie? A masz przy sobie glejt? A, bo tu glejt trzeba. Ci chodzi? O glejt upoważniający do wejścia na Stare Miasto. Nie wiedziałem, że potrzebuję do tego glejtu. Myślisz, że przepuszczę byle kogo? W żadnym wypadku, kolego. Skąd zdobyć taki dokument? Musiałbyś posiadać dom w Starym Mieście lub dostać pozwolenie na wejście od kogoś z Rady Miejskiej. Śmiem twierdzić, że nie masz żadnej z tych rzeczy. No chciałbym mieć dom, ale żeby mieć dom, to muszę tam wejść i kupić chyba, nie? Tak mi się wydaje. Perły wody, honor robotnika. Kurwa, tego tu nie ma. Czekaj, gdzie to było? Licytacja w Starym Mieście, pokaż to. Cały majątek skazanego został skonfiskowany. Wystawiona licytacja, która odbędzie się w najbliższym czasie. Dokładne informacje są rozwieszone w najbliższym czasie. Zainteresowani obejrzeniem budynku zaproszeni są w okolicy Austerii Ernesto na Starym Mieście. No właśnie, czyli żeby zobaczyć, to muszę wejść na Stare Miasto. Ale może licytacja będzie poza Starym Miastem i wtedy będzie można to wykupić. O! Może tak, i wiecie, bez oglądania już wziąć po prostu. Bo na to bym się pisał, byleby tylko wejść na Stare Miasto tym sposobem. Natomiast słuchajcie, zakończymy sobie ten odcinek tutaj. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to go zasubskrybujcie. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć.